Hej, z tej strony Karolina, witam Was ponownie na moim kanale. Wiem, że na jakiś czas uciekłam z tego YouTube'a i możecie się zastanawiać, dlaczego nie było nowych treści, bo no niby mam wakacje, więcej czasu wolnego, ale jakoś tak czułam wewnętrznie, że potrzebuję takiej przerwy, bo tak naprawdę w tego YouTube'a trzeba wkładać trochę więcej pracy. I jakoś nie miałam na to siły, jakiejś takiej weny twórczej, ale jestem. I mam nadzieję, że już teraz będę się tutaj pojawiać bardziej regularnie. Już chciałabym właśnie we wrześniu zacząć wprowadzać ten taki study content. A od października rok akademicki, więc już w ogóle mam nadzieję, że coś fajnego, jakieś fajne materiały ze studiów uda mi się dla Was stworzyć. Wiem, że pewnie jest tutaj spore grono osób, która w tym roku zaczyna swoją przygodę albo z liceum, albo z jakąkolwiek szkołą średnią, albo z klasą maturalną. Dlatego zadałam Wam ostatnio na Instagramie pytania, czy macie jakieś założenia na temat liceum, na temat klasy maturalnej, jakichś spraw z tym związanych i czy chcielibyście posłuchać o czymś, jak coś wygląda z mojej perspektywy, więc mam nadzieję, że może w tym filmiku uda mi się rozwiać czyjeś wątpliwości albo utwierdzić kogoś w jego jakichś przekonaniach. Zaznaczę, że to wszystko, o czym tutaj powiem, to są tylko i wyłącznie moje opinie i tak naprawdę cały ten kanał i wszystko, co ja tutaj mówię, opiera się na tym, na moich odczuciach i na tym, jak ja gdzieś tam odbieram tę szkolno-naukową rzeczywistość. Każdy może coś postrzegać trochę inaczej, każdy może mieć inną opinię na jakiś temat i to jest zupełnie okej. To, że ja powiem, że jakoś jest, to nie znaczy, że w waszej szkole tak będzie na 100%, bo nie wiem, jakich będziecie mieli nauczycieli, jaka będzie u was atmosfera, ja nie jestem w stanie tego stwierdzić, więc jedyne, co mogę zrobić, żeby was jakoś tak uspokoić, nakierunkować, to opowiedzieć po prostu o swoich doświadczeniach i to dzisiaj zrobię. Więc przejdźmy już może do sedna. Pierwsze założenie brzmi: brak czasu na spędzanie czasu z bliskimi, tylko fokus na naukę i dbanie o swoje zdrowie. Powiedziałabym, że wszystko zależy tak naprawdę od organizacji czasu i od tego, jak władamy swoim czasem i jak sobie planujemy dzień. Wychodzę z założenia, że to nie jest tak, że nie ma czasu, bo czas zawsze się znajdzie, ale chodzi tutaj bardziej o chęci i o jakąś taką wolę zrobienia czegoś i też o umiejętność ułożenia sobie tego wszystkiego w czasie, tak żeby ze wszystkim zdążyć i żeby się nie zamęczyć. Natomiast myślę, że takie umiejętności przychodzą z czasem też wiemy, co tam ewentualnie możemy odpuścić, na czym musimy się skupić i tak dalej. Powiem szczerze, pamiętam, że w drugiej klasie było mi bardzo ciężko połączyć wiele rzeczy, jeszcze wtedy miałam dodatkowe lekcje włoskiego. Natomiast wydaje mi się, że w klasie pierwszej, trzeciej, maturalnej nie miałam z tym jakiegoś problemu. Boję się, że będzie bardzo dużo nauki. Myślę, że stwierdzenie dużo nauki jest bardzo subiektywnym stwierdzeniem. Powiem tak, podstawa programowa według mnie jest strasznie obładowana, zwłaszcza z przedmiotów, których nie piszemy na maturze, a które teraz zostają do klasy trzeciej, a osoby, które nie rozszerzają historii, tak mają jeszcze historię do tego w klasie maturalnej. I na pewno tematy są o wiele bardziej rozbudowane niż w podstawówce. Natomiast spokojnie to wszystko da się pogodzić, też z czasem zobaczycie, jaki system gdzieś tam mają właśnie nauczyciele, czego konkretnie wymagają. Więc nauki jest sporo, ale na tym polega po prostu polska podstawa programowa. Da się to przeżyć i mieć czas dla siebie, więc spokojnie. Boję się o rozszerzenia, bo nie jestem pewna, czy dobrze wybrałam. Pewna będziesz dopiero po roku, po dwóch, może nawet czasem trzech latach albo w klasie maturalnej, zobaczysz, czy to na pewno jest to. Natomiast nie stresowałabym się na zapas. Jeśli poszłaś na ten profil, to poszłaś na niego z jakiegoś konkretnego powodu, czy to jakiś tam przedmiot konkretny cię pociągał, czy specyfika. Więc jeśli wybrałaś takie rozszerzenia, to musiały istnieć ku temu jakieś okoliczności, więc spokojnie, nie przejmuj się. W razie czego pamiętajcie, profil zawsze można zmienić. W maturalnej jest najmniej godzin w całym liceum. No tak, no bo zostają jedynie przedmioty maturalne, rozszerzenia, WF, religia, drugi język obcy i no jeśli ktoś nie rozszerza historii, to tak jak mówiłam wcześniej, ma po prostu jeszcze historię w klasie maturalnej, a i tak jest to najmniejsza liczba godzin w całym liceum. Dużo nauki w klasie maturalnej, nauka, nauka i nie ma innego życia. Czy dużo nauki, wiecie, jeśli nadrabiacie cały materiał z 4 lat do matury, no to wiadomo, że będzie go sporo, ale systematyczne powtórki da się zaplanować i naprawdę z dobrym planem nauki można wiele zdziałać. Co do tego, że nie ma innego życia, jeśli dobrze sobie rozplanujesz czas, to nie jest tak. Nawet możesz mieć czasem wolny weekend, jeśli zaplanujesz sobie na przykład naukę bardziej systematyczną w tygodniu. W liceum jest mało czasu dla siebie. Widzę, że mamy tutaj dużo, dużo takich założeń. Jak już mówiłam wcześniej,
da się to wszystko ogarnąć i na początku może być trochę ciężko, ale po czasie naprawdę będzie coraz lepiej i już będziecie wiedzieli, na czym chcecie się skupić, wyznaczycie sobie jakieś cele, priorytety i później już będzie git. O, a to jest bardzo ciekawe i podoba mi się, bo nigdy na to nie patrzyłam w taki sposób w sumie. W maturalnej trochę łatwiej o motywację, w sensie taką siłę, żeby się spiąć i faktycznie uczyć. Może i tak, bo jeśli na przykład macie jakiś konkretny cel, nie wiem, kierunek studiów, albo jakaś dana uczelnia, to myślicie sobie o tym i naprawdę chcecie to osiągnąć i jeśli jeszcze lubicie swoje rozszerzenia i macie taką po prostu wolę, że chcecie się tego nauczyć, to nie jest to, że musicie, ale to, że chcecie, to wręcz ta nauka może stać się przyjemniejsza. No a jeśli mamy z czegoś przyjemność, to mamy też motywację, więc moim zdaniem to jest jakiś punkt zaczepienia. W maturalnej będzie intensywnie, a słowo matura będzie padać codziennie. No wszystko zależy od ciebie tak naprawdę, czy maturalnej będzie intensywnie i ile i czego będziesz chciała się nauczyć. A to, czy słowo matura pada codziennie? Bardzo, bardzo, bardzo często. Więc musicie się przyzwyczaić. Idziecie na polski, lektura, musicie umieć na maturę. Idziecie na matematykę, wzory maturalne CKE. Angielski, typ wypracowania maturalnego. Poczułam ten stres, wiecie. Kolejne bardzo częste stwierdzenie, oceny spadną o 2 stopnie w dół, pewnie to dotyczy pierwszej klasy. Czy o 2 stopnie, ciężko jest to zdefiniować, pewnie z niektórych przedmiotów będzie Wam od razu łatwiej, z niektórych będzie Wam szło ciężej, to też wszystko zależy od nauczycieli, od metod oceniania. Jest ciężko stwierdzić, natomiast wydaje mi się, że przeskok jest na pewno, jeśli chodzi o podstawówkę i liceum, bo jednak liceum troszkę inaczej to wszystko wygląda, troszkę inaczej jest ułożona podstawa programowa i trzeba się dostosować po prostu do nowego trybu nauki. No i gdyby się pojawił taki spadek ocen, to się nie przejmujcie, ja też taki spadek ocen przeżyłam. Matematyka i fizyka. Po czasie, jeśli będziecie chcieli, oceny się unormują i poprawią, naprawdę. Wiem, że pierwszy rok, zwłaszcza pierwszy miesiąc, może nie należeć do najlepszych, jeśli chodzi o stopnie, ale trochę chęci i później będzie coraz lepiej. Widzę tutaj kolejne ciemne wizje. Nauczyciele straszą maturą. Czasem tak. Lekcje do 15 codziennie. Codziennie nie, ale pamiętam, że w drugiej klasie prawie codziennie były lekcje do 15, ale tylko druga klasa była taka, że miałam bardzo często 8 do 15. A tak już później w trzeciej klasie było troszkę odrobinę mniej tych godzin. Pierwsza klasa była fajna pod względem ilości godzin. Tak samo maturalna, bo wiadomo, mniej przedmiotów. Ale to zależy wszystko od tego, czy na przykład macie lekcje na 7.30 czy na 8. Niektóre szkoły mają tak, inne inaczej. Zależy pewnie od ilości sal dostępnych w szkole, więc się nie przejmujcie, bo nie wiadomo, jaki wasza szkoła ułoży plan. Bo to zależy naprawdę od wielu czynników, nawet nie zawsze od dyrektora szkoły, wbrew pozorom. I kilka godzin tego samego przedmiotu pod rząd, maturalna. To akurat bym się zgodziła, w sensie, no my w maturalnej mieliśmy bardzo często na przykład 2 polskie pod rząd, ale to dlatego, że godzin polskiego jest dużo, już nie pamiętam teraz, 6, 7? Jakoś tak. Tak samo angielski czasem się tam trafił, w jakimś tam bloku. Mieliśmy też matmę pod rząd, 2 godziny, 2 razy w tygodniu. Nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie z perspektywy czasu, bo wiecie, dla mnie, dla osoby, która nie lubiła tej matematyki, może i tak, no bo wiecie, miałam matmę tak jakby 2 razy w tygodniu, a nie 4 razy, jeśli chodzi o dni, ale wydaje mi się, że systematyczność jest tutaj ważniejsza. Ale odpowiadając na pytanie, tak się zdarza bardzo często, zwłaszcza w maturalnej, jeśli mamy po prostu nagromadzenie kilku tych przedmiotów. W maturalnej od czasu do czasu można mieć mental breakdown spowodowany martwieniem się. Mental breakdown można mieć zawsze. Natomiast muszę przyznać, że w klasie maturalnej wszyscy jesteśmy obciążeni presją ze strony nauczycieli, ze strony gdzieś tam rodziców, nie wiem, ze strony internetu w zasadzie też, kiedy widzimy 50. reklamę kolejnych materiałów do matury i napis bez nas nie zdasz tego przedmiotu i słowo matura średnio 10 razy dziennie, to faktycznie czasem to może nam wpłynąć na psychikę. Ale spokojnie, strach ma wielkie oczy. Druga klasa jest najgorsza pod względem ilości nauki. No moim zdaniem tak, bo w drugiej klasie ja będąc na humanie, powiem na swoim przykładzie, miałam 2 godziny biologii, 2 godziny chemii, 2 godziny geografii, jeszcze jakieś rzeczy typu PP. Co tam jeszcze było? O, w trzeciej klasie miałam 2 godziny fizyki. Na humanie w trzeciej klasie 2 godziny fizyki.
Nie, ja dzisiaj nie będę hejtować, ale dobrze. Więc no moim zdaniem druga klasa, po prostu w drugiej klasie jest najwięcej godzin, a im więcej godzin, to po prostu tym większa możliwość na przykład kilku sprawdzianów, kilku kartkówek w tygodniu. Ta liczba godzin po prostu przekłada się na to, że można powiedzieć, że tej nauki jest tak jakby więcej, znaczy częściej musicie się uczyć tych rzeczy, żeby nadążyć z materiałem. To jest pytanie, ale na pytanie też odpowiem. Czy zdarzyła się u ciebie sytuacja w szkole, że ktoś nie został dopuszczony do matury? Nie słyszałam o takiej sytuacji. O liceum i te do pierwszej klasy słyszałam, że bardzo dużo jest w nim patusów i tego typu osób. Mam nadzieję, że to nieprawda, bo jeśli tak, to nie znajdę żadnych znajomych, nie kręcą mi jednorazówki, imprezy itp. Nie nakręca się od razu, że nie znajdziesz znajomych i że wszyscy będą nie współgrali z twoimi wartościami i z twoim vibe'em, bo takie zamartwianie się nie ma sensu. Tak naprawdę nie wiesz, z kim będziesz w klasie, a to też zależy od placówki, umówmy się. Nie jestem w stanie stwierdzić, jak będzie u ciebie w klasie, bo każda szkoła jest inna, każdy jakiś tam, nie wiem, rejon miasta jest inny, więc ciężko mi się powiedzieć na ten temat, ale na pewno nie można się nastawiać na to, że nie znajdziesz osób, które ci pasują pod względem charakteru i wartości, bo raczej jest małe prawdopodobieństwo, że nie znajdziesz w klasie ani jednej osoby, z którą, nie wiem, nie będziesz mogła pogadać na przerwie czy cokolwiek. Zawsze jednak jakieś tam znajomości, chociażby gdzieś tam z ławki się nawiążą, więc nie przejmuj się, jestem pewna, że na 100% trafisz na ludzi, którzy gdzieś tam współgrają z tobą i pamiętaj, nie rób niczego pod presją i po prostu żyj w zgodzie ze sobą i nie daj się zmusić do robienia rzeczy, których nie chcesz robić. W liceum jest ciężko nadążyć z wolnym czasem dla siebie, jest za dużo nauki. Może być ciężko, ale coś się ogarnie zawsze. Strasznie dużo nauki i stresu. Domyślam się, że chodzi o wszystkie lata. Czy stresu? Myślę, że w maturalnej trzecia klasa maturalna to już jest ten czas, kiedy faktycznie przez tą nakładaną przez społeczeństwo presję możemy być zestresowani. We wcześniejszych latach oczywiście też, ale uważam, że później jest to spotęgowane. Jest bardzo trudno. Zależy. Porównania są, kto lepiej napisze maturę i tak dalej. Nie powiedziałabym. W sensie na pewno nie publiczne. Też no, nie mogę mówić za całą Polskę i za każdą, nie wiem, szkołę, placówkę. Wiadomo, że nauczyciele bywają różni, ludzie w klasie bywają różni, ale nie wiem, ja się nie spotkałam z tym, żeby ktoś kogoś gloryfikował, nie wiem, na lekcji mówił, że o, ty dobrze zdasz maturę, a ty nie. Raczej no, takich rzeczy, wiadomo, nie powinno się i nie można robić. Jest więcej nauki niż w podstawówce, ale tyczy się to tylko rozszerzeń. Po Polaka, matmy, języka nie liczy się tylko rozszerzeń. Ze wszystkiego jest więcej nauki. Jak już mówiłam wcześniej, podstawa programowa jest bardzo obładowana i w porównaniu z podstawówką jest po prostu więcej materiału i tematy są bardziej obszerne i no to jest taka ta różnica, jeśli chodzi o podstawówkę i liceum. Gdzieś tam w podstawówce niektóre rzeczy są omawiane tak, tak żeby powiedzieć, co to jest. Mówię tak kolokwialnie, a w liceum się wchodzi, czy w szkole średniej, w te wszystkie linki, a czemu, po co, jak. Nie wiem, co to było za porównanie beznadziejne. Ale odpowiadając na pytanie, nie tyczy się to tylko rozszerzeń. Po prostu podstawa programowa zawiera dużo więcej zagadnień niż w podstawówce i też jest więcej godzin, wiecie, w perspektywie tych 3-4 lat w liceum niż w podstawówce danych przedmiotów, więc konsekwentnie musi być więcej materiału. Poradnik dla osób, które idą na humana. Czytajcie lektury, nie zrażajcie się, a jeśli nie możecie przebrnąć przez lekturę, ogarnijcie sobie dobre opracowanie i nie z jednej strony internetowej, tylko podręcznik, zbiór opracowań, filmik na YouTubie u pracowni literackiej albo wiedzy z wami, to wam da wiele. I nigdy nie zostawiajcie sobie lektury czytania na ostatni moment i bądźcie systematyczni, zwłaszcza jeśli chodzi o naukę, powiedzmy tej historii, jeśli mam mówić o humanie, bo jak maturalnej będziecie musieli nadrabiać materiał z 2 lat, kiedy nie uczyliście się tej historii, bo myśleliście, że nie będziecie jej pisać, a później stwierdziliście, że chcecie ją zdać na maturze, to może być ciężko. Z doświadczenia. Nie swojego. Swojego. O wow, trudniej zdać klasę maturalną niż samą maturę. No, tego się nie spodziewałam. Myślę, że tutaj chodzi o ilość jakichś testów i tak dalej. Nie, w sensie bardzo subiektywne, ale powiedziałabym, że nie. Jeśli są jakieś testy powtórkowe, no to
to wiadomo, lepiej już się na nie po prostu uczyć, bo później będziecie mieli mniej rzeczy do robienia tak naprawdę w domu, więc uczenie się na jakieś testy, nie wiem, powtórkowe na przykład z polskiego, z epok, czy jakbyście mieli z historii w ogóle, to jest super sprawa, bo nauczycie się czegoś wcześniej i później przed maturą, 3 miesiące przed maturą sobie to powtórzycie i jest lepiej niż jakbyście to mieli ogarnąć na własną rękę, więc nie olewajcie tego, to tak było by the way, ale... Nie zgodziłabym się. W liceum można poznać dużo nowych ludzi, prawda? To znaczy, no najczęściej idąc, często powiedzmy idąc do liceum, zmieniacie swoje środowisko, zmieniacie gdzieś tam po prostu ludzi, którymi się otaczacie. I jeśli na przykład macie kilka klas otwartych w danym roczniku, to zawsze gdzieś tam się jakieś znajomości, czasem się uchowają jakieś z podstawówki, nie wiem, poznacie kogoś, ktoś będzie miał wspólnego znajomego, gdzieś wyjdziecie po lekcjach i się zapoznacie, więc... No tak, powiedziałabym, że jest na pewno dużo okoliczności sprzyjających ku temu, by poznać nowych ludzi. Pamiętajcie, nie zamykajcie się na ludzi, starajcie się być otwartą osobą, nie patrzeć gdzieś tam na innych pod względem jakichś stereotypów. Może się okazać, że osoba, co do której mieliście mieszane uczucia, stanie się waszym najlepszym kolegą, waszą przyjaciółką z roku, chciałam powiedzieć, ale to jeszcze nie język studiów, z klasy. Mi weszło za mocno. I moja rada niby oczywista, jeśli chodzi o znajomości, ale wiadomo jak to jest. Idąc do liceum, mamy powiedzmy taką czystą kartę i chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. I pokazywanie się z jak najlepszej strony jest git, ale udawanie kogoś, kim gdzieś tam w jakichś aspektach życia nie jesteśmy, już nie jest takie git. Więc bądźcie sobą i to wam się opłaci. I nie obgadujcie nikogo z nikim, zwłaszcza na początku. Nie robimy takich rzeczy. W ogóle nie robimy takich rzeczy. Tutaj mamy taki dłuższy wywód, powiedziałabym, więc zostawiam sobie go na koniec. Idę do maturalnej i szczerze niczym się nie przejmuję, ani nie stresuję. Według mnie powinno się raczej podejść do tego inaczej, nie przejmować się tak, bo taki stres przez rok może źle wpłynąć nie tylko na psychikę, ale też na organizację i wiarę w siebie. I te wszystkie przypominajki o maturze, o dziwo, kompletnie mnie nie ruszają. Bardzo dobrze, niech się dzieje, bo nie bardzo, z nim się zawsze zgadać trzeba. Uwielbiam ten humanistyczny akcent na końcu. Także to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli oczywiście macie jakieś swoje własne wątpliwości czy założenia na temat liceum, maturalnej i tak dalej, to możecie dać znać w komentarzach. Ja coś tam spróbuję na to odpisać, powiedzieć jak ja to widzę i tak dalej. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Natomiast to jest... raczej na pewno ostatni odcinek przed powrotem do szkoły, dlatego chciałabym z tego miejsca życzyć tutaj każdemu, kto wybiera się do szkoły w tym roku, wszystkiego co najlepsze. Jeśli idziecie w tym roku do liceum, to żeby wasz wybór okazał się słuszny i żeby przede wszystkim był zgodny z wami, żebyście weszli szybko w ten tryb szkolny, licealny. Nigdy nie traćcie wiary w siebie i bądźcie sobą. Dziękuję za obejrzenie, do zobaczenia!